Kiedy tu przyleciałem pierwszego dnia, stwierdziłem, że to jest moje miejsce na ziemi. Po trzech dniach podjąłem decyzję, że się tu przeprowadzam. Pracownik dostaje, no powiedzmy, 3000 na przykład złotych. Tego podatku jest jakieś 200 zł. Zajmuję się nieruchomościami, bo mamy tutaj 5 mieszkań właśnie na wyspie. Staram się dalej działać, wiesz, jeszcze w szkoleniach, bo to jest coś, co ja już robiłem od ponad 20 lat. Trafia do nas kursant na przykład, który był bezdomny w Anglii. Potrafił właśnie tak pięknie zmienić swoje życie, że wrócić do rodziny i zaczął później pomagać bezdomnym Polakom w Anglii. Zanim kupiliśmy ten dom, to wynajmowaliśmy willę i płaciliśmy, na początku płaciliśmy 240 tysięcy batów, czyli jakieś 27 tysięcy miesięcznie. Obcokrajowiec może kupić mieszkanie bez problemu, tylko musisz spełnić dwa warunki. Biznes Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku. Tym razem nie jestem w samochodzie, nie nagrywam Biznes Ridera w aucie, tylko jestem w pięknej willi w Tajlandii na zaproszenie Krzysztofa Króla, który tu mieszka od 11 lat, tutaj żyje, prowadzi biznes, więc postanowiłem go zaprosić. Cześć Krzysztof, Piąteczka. Cześć. Krzysztof jest przedsiębiorcą, ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale też jest osobą, którą możecie znać z takiego programu jak Wyzwanie 90 dni. I ja miałem okazję z tym się trochę zapoznać, ponieważ Krzysztof mnie zaprosił na konferencję, którą robił w Krakowie w tym roku, czyli mamy praktycznie grudzień 2023 i to była świetna konferencja, gdzie poznałem wiele osób, które ten program zmienił życie. I może nie będziemy mówili dużo o programie, bo chciałem zapytać się, Krzysztof, jak to się stało, że ty z Polaka, który robił biznes w Polsce, stałeś się Polakiem żyjącym w Tajlandii prawie że na prawach Taja? To zdarzyło się wszystko już ponad 12 lat temu. To był taki w zasadzie ciekawy okres w moim życiu. Ja wcześniej poprowadziłem firmy w Polsce. Od 18 roku życia tych firm było sporo, ponad chyba 11 w sumie na tamten czas, do 28 roku życia, czyli przez 10 lat. Natomiast cały czas miałem takie wrażenie, że coś mnie ciągnie do tej Azji. Mhm. Pierwsza rzecz była taka, że zawsze chciałem mieć żonę Azjatkę. Natomiast w Krakowie ciężko było wtedy spotkać. Natomiast coś mnie ciągnęło po prostu do tropików tutaj, do, wiesz, tej kultury azjatyckiej. I właśnie mając 28 lat, pamiętam, kiedy miałem moje urodziny, siedziałem sobie po prostu, gapiłem się w niebo i nagle mi naszło tak, że przyszedł czas, żeby tą Azję sprawdzić. Mhm. I kilka dni później napisał do mnie maila pewien człowiek, dzisiaj to już jest mój przyjaciel Andrzej, natomiast napisał maila, miał pytania odnośnie jednej z moich książek dotyczących relacji damsko-męskich, no i pytał tam o kilka jakichś szczegółów. I na końcu w mailu PS mieszkam w Bangkoku. Więc ja od razu napisałem do niego, dobra, słuchaj, wszystko ci tam pomogę, co chcesz, doradzę ci, nie ma sprawy, a ty mi opowiedz coś o tym Bangkoku, opowiedz mi, jak tam się żyje w tej Tajlandii. No i w zasadzie przy naszej drugiej rozmowie na Skype, jak zaczął mi opowiadać, jak tu wszystko jest fajnie, ja wręcz nie mogłem uwierzyć po prostu w tej jego opowieści, że tak może być dobrze, że jedzenie fajne, ludzie mili. No to przy drugiej rozmowie ja już kupiłem bilet do Tajlandii. I to było tak, że było w czerwcu, a w grudniu miałem kupiony właśnie bilet na 3 tygodnie na początku, żeby wybadać temat. I w międzyczasie zdarzyły się takie sytuacje, ja wtedy budowałem startup z pewnym człowiekiem, mieliśmy zatrudnionych kilkadziesiąt osób i w zasadzie włożyłem w to, wiesz, całe pieniądze, dużo emocji, swój czas, żeby ten startup stworzyć. No i w międzyczasie, w ciągu tych 6 miesięcy, ten wspólnik mnie oszukał, ukradł mi, wiesz, tam różnymi prawnymi metodami tą firmę. O plus jeszcze składałem na doktorat na mojej uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, papiery, po zdaniu egzaminów, niestety po ustnym egzaminie mnie nie przyjęli. Więc zdarzyły się takie, wiesz, dwie duże dosyć rzeczy, które z jednej strony, wiesz, były jakimiś tam porażkami życiowymi, ale z drugiej strony, no właśnie, uwolniły mnie od tego, że nie byłem przywiązany tak bardzo do Krakowa. No i kiedy tu przyleciałem pierwszego dnia, stwierdziłem, że to jest moje miejsce na ziemi, po trzech dniach podjąłem decyzję, że się tu przeprowadzam. Więc ja tak naprawdę, wiesz, w ciągu tych pierwszych trzech dni byłem tak szczęśliwy, nie, że duży startup, który musiałbym jeszcze przez wiele lat na pewno w Krakowie budować, się nie udał, że nie przyjęli mnie na doktorat, na którym też wiele lat musiałbym, wiesz, na tej uczelni siedzieć, więc byłem po prostu uwolniony i mogłem się tu przenieść, więc wróciłem tylko do Polski na chwilę, pozałatwiałem tam, wiesz, parę spraw, przygotowałem mieszkania pod wynajem i w kwietniu już byłem tutaj z walizkami, z biletem w jedną stronę. Czyli byłeś osobą, która już jest mniej więcej dorobiona trochę, tak? Czyli miałeś mieszkania. No dwa mieszkania miałem wtedy. Miałeś jakieś tam pieniądze, tak? A co się stało z tym startupem? Jaki był finał tego? Ostatecznie?
On to jeszcze poprowadził tam chyba półtora roku i zbankrutował, więc karma wróciła. Natomiast mówię, dla mnie to było wręcz zbawienne po prostu, bo raz, że dosyć szybko się okazało, z kim robiłem po prostu biznes i że mogłem się uwolnić, zanim to przyniosłoby jakieś dużo negatywnych konsekwencji, a z drugiej strony, no właśnie to, że przyleciałem tutaj i tak się cieszyłem strasznie, że wiesz, że mogę w każdej chwili w zasadzie się tu przeprowadzić, że nie mam jakichś zobowiązań w Polsce, że nie mam jakichś, wiesz, takich korzeni zapuszczonych po prostu, nie wiem, rodziny, kredytów na mieszkanie, czy jakichś faktycznie biznesów, które wymagają mojej obecności, więc przyjechałem tutaj i zacząłem na nowo po prostu budować swoje życie. Zacząłeś na nowo. Jak to było? Miałeś jakieś pieniądze na start? Z czego żyłeś? Jakby tutaj życie nie jest drogie, prawda? No ale jak to było? Czy w jaki sposób się tu odnalazłeś? No ja wtedy tak, gotówkowo byłem dosyć wyzerowany, wiesz, wynająłem mieszkania, więc z tego miałem jakieś przychody, plus miałem jeszcze dwie firmy w Polsce, które przynosiły mi jakieś tam pieniądze, plus ten wspólnik jeszcze tam miał mi spłacić część moich udziałów, więc coś z tego miałem, natomiast bardzo szybko zacząłem już robić nowy biznes, bo zacząłem robić właśnie aplikacje mobilne do nauki języków obcych i to w zasadzie, wiesz, jak tylko się tu przeprowadziłem, to już nad tym pracowałem przez wiele miesięcy, no i stworzyliśmy wtedy aplikację Lingling, która no później miała w sumie kilka milionów użytkowników przez te wszystkie czasy i okazała się dużym bardzo projektem. Nie planowałem tego na początku, natomiast no, później też kontynuowałem tę aplikację, założyłem już tutaj spółkę, zacząłem już w tej Tajlandii coraz bardziej się odnajdywać. Okej, ale to jaki był finał tej aplikacji? Ona dalej działa? Ona do dzisiaj działa, tak. Już ile to jest? 11 lat w sumie i dalej działa. Okej, i ktoś ją przejął, kupił? Nie. Dalej ja jestem właścicielem. Dalej wiadomo, to już nie są, wiesz, nie angażowałem się przez ostatnie lata w marketing, więc to już nie są takie duże przychody, jak były na początku, natomiast dalej tam jakieś jeszcze, wiesz, dywidendy po prostu z tego mi skapują. Okej, no bo już jakby dzisiaj są takie czasy, że tych aplikacji jest mnóstwo, prawda? No 11 lat temu to był jeszcze inny rynek na to. Tak, ale wiesz, wydaje mi się, jeśli jest program wartościowy, to ludzie nie mają problemu z tym na przykład, żeby zapłacić, bo wiesz, dużo jest też darmowych aplikacji i ludzie często patrzą na to, natomiast jak jest jakiś program wartościowy, to ja sam nawet ostatnio za miernik decybeli na telefonie zapłaciłem chyba, nie wiem, 130 zł za taki głupi, wiesz, programik. Do czego ci on jest potrzebny? No bo w kinie mam dosyć, wiesz, mocarny system i na tyle mocarny, że muszę mierzyć cały czas, żebyśmy, wiesz, nie przesadzili, żeby komuś słuchu na przykład nie uszkodzić. Czym się różni prowadzenie biznesu w Tajlandii od tego, co miałeś w Polsce? No, różnica jest, czy pod względem urzędów na przykład jest duża różnica. Powiem ci, mi to ciężko ocenić, bo ja na przykład w Polsce nigdy nie miałem problemów żadnych z urzędami skarbowymi czy z jakimiś urzędnikami. Tylko raz, jak zrobiliśmy nielegalną imprezę na 5000 osób z Leśkiem Chmurą, którego też znasz, i tam jeszcze z dwoma osobami, no to wtedy mieliśmy jeden taki dosyć mocny kontakt z urzędami, ale to bezpośrednio wręcz dotyczyło spraw prezydenckich wtedy. Ale to długa historia jest. Myślę, że nie mamy czasu, żebym ci cały opowiadał, bo to by 40 minut przynajmniej wyszło. Natomiast tak to w Polsce cały czas jakby nigdy nie miałem problemów żadnych i tak samo w Tajlandii nigdy nie miałem problemów. Może zauważyłem taką różnicę, że tutaj urzędnicy są bardzo pomocni. W Polsce mówię, jakby dla mnie są neutralni, bo nie miałem nigdy problemów, przychodziłem załatwić jakąś sprawę, załatwiałem. Natomiast tu na pewno jest, i z tego co też słyszałem historie różne, to są dużo bardziej pomocni urzędnicy. Sam mogłem się z tym spotkać, na przykład jak pierwszy raz robiliśmy, ja i też miałem wtedy już trzech pracowników i robiliśmy wizy w naszej firmie właśnie, no dla siebie robiłem i dla nich, jak założyliśmy spółkę, to na przykład w takim One Stop Center, no to urzędnicy, wiesz, imigracyjni, tacy w mundurach, obok urzędnicy tam z Urzędu Pracy, obok jeszcze tam jacyś, co przygotowali wizy, no to wszyscy po pracy, normalnie tam chyba o 16:30 kończyli, ale dowiedzieli się, że my tam 500 km przyjechaliśmy samochodem, żeby te wizy wyrobić, więc jeszcze pół godziny po swojej pracy, wiesz, tam chyba z 12 urzędników zostało razem z nami, żeby nam skończyć te wizy, więc no takich sytuacji to chyba rzadko się zdarza gdzieś, nie, żeby urzędnicy swój czas prywatny poświęcili jeszcze, żeby komuś pomóc, więc z tej kwestii mam same pozytywne doświadczenia. W kwestiach podatkowych, no to różnica jest, w każdym razie dla mnie była diametralna na początku, bo ja dostałem licencję BOI dla mojej firmy, czyli to jest licencja Board of Investment of Thailand, która dała mi ze względu na to, jaką działalność prowadziłem i jakie warunki spełniłem, szereg różnych właśnie benefitów, tak? Bo dostałem benefit to, że moja firma może kupić ziemię. Czyli poprzez firmę ja mogę ziemię posiadać, co normalnie w Tajlandii dla obcokrajowca jest niemożliwe. Dostała ta firma 8 lat zwolnienia z podatków, więc nie musiałem 8 lat płacić podatków, co też jest bardzo przyjemne. Mam 100% udziału w tej firmie, co też normalnie obcokrajowiec może mieć 49,9%.
99 tylko, większość muszą mieć Tajowie, a ja mam 100. Dostałem tak samo możliwość zatrudniania w bardzo uproszczonej formie wyrabiania pozwolenia na pracę, wizy dla obcokrajowców właśnie przez to BOI, także to było dla mnie duże ułatwienie po prostu. No fajna rzecz, którą wiesz, można było zdobyć. Zresztą dalej ją można zdobyć dla wielu działalności. Ja też często doradzam ludziom właśnie, jak ktoś przyjeżdża tutaj, no to jak w tym BOI się odnaleźć. A jak wygląda kwestia ZUS-u? Bo w Polsce ZUS-u jest, nie wiem, 40% tego, co się płaci, prawda? Co jest kosztem dla firmy. A tu nie ma ZUS-u. No właśnie, i jakby, jeżeli masz pracownika, chcesz mu zapłacić, załóżmy, $1000 wynagrodzenia, to ile z tego zostawiasz w urzędach? To tak, na złotówki powiedzmy, jak pracownik dostaje, no powiedzmy 3000 na przykład złotych, to z tego podatku jest jakieś 200 zł. Mhm. Podatku i jeszcze w tym jest, tam 150 jest podatek, 50 to będzie ZUS, o, tajski, ale w tym masz ubezpieczenie medyczne za te 50 zł miesięcznie, plus jeszcze masz jakieś nawet też benefity, wiesz, jak się urodzi dziecko, to są jakieś dużo mniejsze kwoty niż w Polsce, jakieś chorobowe, wiesz, jakieś ubezpieczenie wypadkowe czy coś, to mówię, to są jakieś tam... Kilka procent raptem, tak? Ale to jest bardzo mało, ja ci powiem, nawet ja sam od pensji dyrektorskiej wypłacam sobie, wiesz, jako pensję około 12 tysięcy miesięcznie, to ja od tego płacę chyba nawet nie ma tysiaka nawet normalnie podatków i wszystkiego. Okej, okay, a jeżeli miałbyś płacić podatek od zysków spółki albo od dywidendy, to normalnie, gdybyś miał tych zwolnień, to ile by to kosztowało? No to teraz już płacę, bo mi się skończyło rok temu zwolnienia, także już, już tak przyjemnie nie jest, ale dalej jest fajnie. Podatek w CIT tu jest 20%, podatek od dywidendy jest 10%. Także firma, wiesz, VAT jest 7%, także w firmie w zasadzie wszystkie podatki, jakie masz, no to masz 7% VAT-u plus 20% później masz od zysku, CIT-u, Corporate Income Tax i później jeszcze 10% od dywidendy. I to jest wtedy wszystko, co płacisz. Chyba, że dyrektorską pensję chyba. No właśnie, chyba, że pensją, no to wtedy też możesz mieć trochę mniej, trochę sobie to zoptymalizować. Jasne, czyli podobnie jak można być w Polsce, nawet w Polsce jest teraz trochę lepiej. I dużo się mówi o tym, że w Polsce jest tak źle, że jest taka komuna i że te firmy są gnębione przez przedsiębiorców, przez skarbówkę i urzędy, ale też prowadzę 12 lat biznes i mam około 20 spółek i oczywiście, że biurokracja jest i ona jest pewnym uciążliwością, że musimy się nad tym zastanawiać, ale ja też nigdy nie odczułem, ani nie znam nikogo w moim otoczeniu, środowisku, kto miałby być, nie wiem, zglebiony, położony na kolana przez skarbówkę, przez jakąś tam przysłowiową kontrolę. Teraz praktycznie tych kontroli nie ma, takich fizycznych, że ktoś siedzi u Ciebie w firmie i Cię kontroluje, więc to jest tak jakby, tak samo jak ludzie mówią, że mieszkanie na wynajem to jest coś najgorszego, bo czy w Hiszpanii mieszkania są okupantos, jakby zabierały Ci te mieszkania. Albo w Polsce, że nie można wyrzucić lokatora. Okej, no takie sytuacje się zdarzają, prawda, jak wszędzie. Ale to tak jakby mówić komuś, że nie jeździ samochodem, ponieważ można zginąć w samochodzie, prawda? I widzisz, to samo ja na przykład zauważyłem, mam takie same wrażenia. Też w Polsce mam mnóstwo, wiesz, przyjaciół, moich kursantów, przedsiębiorców. Co robią, wiesz, jeszcze nawet 10-100 razy większe biznesy ode mnie, niż ja kiedykolwiek robiłem i oni mówią to samo, nie? Że też jakby, wiadomo... Wszyscy się boją, ale jak już wchodzą za te drzwi, to już mówię, no faktycznie, tam nie ma, ten strach ma wielkie oczy i tam nie ma nic takiego... Nie, ale też nie słyszałem właśnie, wiesz, były takie głośne sytuacje i były też, ja zauważyłem, bo wydaje mi się, to się sprzedaje w internecie. Tak, te, wiesz, historie kryzysu, że ktoś zniszczył urząd skarbowy, no to wyświetlenia lecą i też mi się wydaje, że buduje to później w społeczeństwie taki obraz, że w Polsce się nie da prowadzić biznesu, natomiast widzisz, ty masz też mnóstwo znajomych przedsiębiorców i nie słyszysz takich historii, ja tak samo, więc może jest trochę inaczej niż ludziom się tak subiektywnie zdaje, nie? Może faktycznie w latach 90. było trochę inaczej, ale wszystko się tworzyło, a dzisiaj nie widać tej wrogości urzędów skarbowych. No może jest trochę, była wrogość, jeżeli chodzi o tworzenie prawa, tak jakby trochę pod wiatr, natomiast dzisiaj jest coraz przyjemniej, bo można wiele rzeczy zrobić przez internet i nie trzeba wcale deklaracji wysyłać taką drogą pocztową i naprawdę nie jest źle. Ja myślę, że to jest tak trochę, że właśnie to się sprzedaje tak samo jak te przestępstwa, które, nie wiem, się robią i w wiadomościach o nich mówią, prawda, o tych złych rzeczach, bo one są nośne. Tak samo, ale też niektórzy, którzy się zajmują tematyką i występują później na YouTubie, na przykład prawnicy, mają co do siebie, że do prawnika nie przychodzisz wtedy, kiedy jest dobrze, tylko ja znam prawników, którzy po prostu, oni mówią cały czas o problemach, no bo oni te problemy rozwiązują, za to biorą pieniądze. Tak. Oni mają na biurku setki spraw, gdzie są problemy, prawda? To jest tak samo jak ktoś, lekarz, który leczy raka, ma jakby codziennie kontakt ze śmiercią i z rakiem.
ale większość z nas no, nie ma na co dzień tego kontaktu, prawda? Czyli tak, to jest rzecz taka jakby, która się może zdarzyć, prawdopodobna, ale się nie zdarza, więc jakby fajnie. Także nie ma co słuchać malkontentów, tylko raczej słuchać. No wiesz, zresztą też nie widzi się, widzisz wielkimi literami Urząd Skarbowy zniszczył przedsiębiorcę gdzieś tam na jakimś firmie, a rzadko widzisz kolejny przedsiębiorca tam zarobił pierwszy milion, nie? Bo to jakoś ludzie nie zwracają na to, może zazdroszczą, może nie chcą tego oglądać. To się po prostu gorzej sprzedaje i gorzej się klika. I często te osoby, które nawet mówią czy piszą. Ja jestem osobą właśnie, która ma taki pozytywny przekaz. Ty myślę, że też, dlatego jakby też mamy podobne wartości. I faktycznie wiele osób pisze, że albo to niemożliwe, albo ktoś mi nawet zarzucał, że mam ojca bogatego i mi to przekazał, tak? Ty, mi to zarzucali, że ja wszystko od żony dostałem. To jest lepsze jeszcze. Okej, okay, że poleciałeś na kasę. Tak, tak. Okej, okay, no i dlatego te osoby, które często komentują w ten sposób, same nie chcą się wziąć do roboty po prostu, tak? I no niestety, mamy już takiego społeczeństwa. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest wymówka, jeśli ktoś tego typu historię tworzy, bo no popatrz się, ktoś widzi ciebie na przykład, jedziesz sobie w Lambo, wiesz, tu kupujesz mieszkanie, tu budujesz coś tam i dla nich ty od razu, nie dla wszystkich, nie? Bo są ludzie, którzy, wiesz, oglądają, tym się inspirują i ja też się nieraz twoimi filmami, wiesz, inspirowałem, bo fajne rzeczy robisz. Natomiast dla wielu osób, wiesz, to, które siedzą same po prostu i brakuje im odwagi, żeby coś w życiu zrobić, to one od razu będą starały sobie znaleźć, wiesz, jakąś historię do ciebie, żeby sobie obrzydzić jakby ten twój wizerunek. No bo dla nich przecież nie może być, skoro ty, wiesz, normalny gość i doszedłeś do fajnych rzeczy, to dla nich, to wiesz, to boli ich ego, to boli ich ambicje. Więc oni zamiast sami się na przykład właśnie zainspirować, nie wiem, nauczyć się, zapytać cię, Daniel, jak to zrobiłeś, to wolą po prostu sobie to obrzydzić, znaleźć historię, pewnie dostał od ojca, czy wiesz, czy od dziewczyny, czy coś innego jeszcze narobił, bo wtedy to uspokaja ich ambicje, nie? Oni wtedy spokojnie mogą siedzieć w domu po prostu dalej, tam hejtując kogoś innego, nic nie robiąc, bo wymyślają, że a dobra, na pewno ten, kurczę, zarobił pieniądze, ale na pewno żona go zdradza, nie? Albo coś, jakieś inne tego typu historie wymyślają, nie? Więc, więc wydaje mi się, to jest tylko ich bolące ego po prostu. I też ludziom to trzeba mówić, bo może niektórzy z nich sobie uświadomią, że o kurczę, faktycznie tak jest, to może ja jednak zmienię strategię. No. A powiedz mi, jeżeli chodzi o biznesy, to już kontynuuję ten wątek. Powiedz mi, na czym zarobiłeś tutaj najwięcej pieniędzy? Jakby na jakim biznesie w Tajlandii? Bo miałeś kilka biznesów, tak? Nie wszystkich nie znam. Powiem ci, ja aplikacje, oprogramowanie. Dalej jakby... IT. Ja to powiem ci, w pewnym momencie zredukowałem mocno, kilka lat temu. W momencie, wiesz, kiedy udało mi się już kupić sobie wszystko, co chciałem sobie kupić, w momencie, kiedy już tam z nieruchomości miałem na tyle przychodu cały czas, żeby no, nie czuć żadnej presji finansowej w życiu, to zacząłem bardziej się skupiać na tym, co ja chcę robić, a nie co mi przynosi największe pieniądze. Okej, okay. I w co zainwestowałeś czas w takim razie? W rodzinę. Przede wszystkim, bo to był też czas, wiesz, około właśnie 5 lat temu, kiedy urodził mi się synek, ja stwierdziłem, że ja nie chcę być, wiesz, tym kolejnym ojcem, który nigdy nie ma czasu dla dziecka, zarobi, wiesz, no po co mi kolejne 10 baniek, 50 baniek, nie jest mi to potrzebne do życia, a musiałbym to robić kosztem właśnie na przykład czasu spędzonego z moją żoną, z moim dzieckiem, czy teraz z drugim dzieckiem, więc wolałem wybrać po prostu rodzinę. To był nawet moment, kiedy my mieliśmy gotowy portal aukcyjny w Tajlandii, stworzyliśmy, wiesz, taki też startup, gdzie coś na kształt Allegro po prostu zbudowaliśmy to, bo tu nie ma żadnego portalu aukcyjnego. Tu naprawdę jest problem sprzedać używaną rzecz jakąś, nie? Dalej? Tak, serio? Tak, dalej. Nawet nie ma żadnego, wiesz, jest Lazada, jest Shopee, ale to są nie tajskie firmy. To są też jakieś tam z Singapuru czy z innych krajów firmy, które tu cały e-commerce obsługują. Tu nie ma sklepów internetowych w ogóle, bo Tajowie przeskoczyli, słuchaj, z etapu telewizora na etap smartfona. Oni... Minęli ten etap komputerów. Wiesz, jak my, ile ty masz lat teraz? 36. No to prawie to pokolenie, co ja. Znaczy, no to pokolenie, co ja jesteś, no to my, wiesz, jakbyśmy mali, to te nawet jakieś Atari, Commodore, Amiga, PC, no to dziecko już się uczyło, wiesz, jak na tej klawiaturze pisać, jakieś programy, jak obczajać, instalować, więc my tą wiedzę mamy. Bardzo dużo osób w Polsce są genialni programiści na przykład, znani na cały świat. Właśnie dlatego, bo my od małego, wiesz, byliśmy z tym komputerem za pan brat, a to wie od razu wskoczyli na smartfon, na którym, wiesz, nie masz nic do obsługi, aplikacje, wszystkie systemy zamknięte, więc oni nie potrafią robić stron internetowych. Tu naprawdę mają z tym bardzo duży problem, a sklepy, jak nawet znajdę jakiś sklep, który wygląda, że działa, to i tak jak chcesz coś kupić, to musisz przez telefon załatwiać, bo nie działa, nie? Okay. Finalnie, także... Bo kinty ocean na taki biznes z jednej strony, ale... Bardzo duży, nie? I ja właśnie dlatego chciałem stworzyć, natomiast urodził mi się wtedy syn. Jak już miałem, wiesz, prawie gotowy ten projekt, urodził mi się syn. Ja wtedy stwierdziłem tak, czy ja chcę
chcę budować, bo wiesz, tworzyć portal to jest jedno, fizycznie jakby stronę internetową. Druga rzecz to później rozwijać, zatrudnić, wiesz, 500 osób, które będą obsługiwać transakcje. Patrząc jeszcze przez pryzmat tego, że tu e-commerce jest w takim poziomie, gdzie w Polsce w latach 90. Okay. Czyli wiesz, często jeszcze się zdarza, że zakupujesz, nie wiem, coś ten i przychodzi ci cegła po prostu w paczce. No w Polsce to już się chyba nie zdarza, bo już jest, wiesz, na tyle transparentne i policja wie, jak z tym sobie radzić, że ludzie tego nie robią. A centralnie ja też coś zamówiłem z internetu i raz mi przyszły dwie butelki wody w środku w paczce. Łatwo odzyskałem kasę, bo jakby portal, robiłem to przez portal, więc mi oddali pieniądze, no ale widać dalej ludzie to robią, albo wysyłają za pobraniem jakieś paczki, których nie zamówiłeś, więc jak sobie pomyślałem, że wiesz, będę mieć transakcję, od każdej będę mieć tam, nie wiem, 5 groszy czy 10 groszy, czy jakąś prowizję, albo na początku to w ogóle bez prowizji przecież trzeba zacząć, no bo ludzie będą chcieli płacić, ale mam się użerać, wiesz, do mnie przyjdą z tego typu problemami, wiesz, tysiące transakcji i później jakichś wałków i rozwiązywania i zatrudniania ludzi i później stwierdziłem, czy to jest jakość życia, którą ja chcę mieć, nie? I po co ja to robię, bo mam już, wiesz, wszystko, co chciałem, nie muszę tego robić dla pieniędzy, no to na przykład wtedy z tego powodu zrezygnowałem, nie? Żeby nie tworzyć, jakby zarzucić ten projekt i skupić się na czymś innym. A teraz głównie, co robię, to zajmuję się nieruchomościami, bo mamy tutaj 5 mieszkań właśnie na wyspie. Plus staram się dalej działać, wiesz, jeszcze w szkoleniach, bo to jest coś, co ja już robiłem od ponad 20 lat. Tylko to było tak, ze szkoleniami. Na początku przez ponad 5 lat ja musiałem dopłacać do tego interesu, bo 20-22 lata temu w Polsce nie było w ogóle tematu. Edukowałeś się też, tak? Ja sam się uczyłem, ale chciałem, wiesz, ja jestem, bardzo lubię się uczyć. Więc ja jak znajdę jakiś temat, który wydaje mi się interesujący, to go zgłębiam po prostu do samego dna. I na tyle tą wiedzę, wiesz, zdobywam, że mogę się dzielić z ludźmi. Ja też mam jakiś talent taki, żeby tą wiedzę przekazywać, że ludzie chcą mnie słuchać i potrafię mi to w prosty sposób przedstawić, taki, że oni to stosują w praktyce, więc zawsze lubiłem to robić. Tylko mówię, problem na początku był taki, że wtedy, wiesz, nikt nie chciał się szkolić, w ogóle nikt się nie szkolił w Polsce. Nikt, jak robiłem, pamiętam, pierwsze szkolenie zrobiłem, wiesz, za darmo, no to przyszło tam 40 osób chyba w hotelu, sam opłaciłem koszty i wszystko. Drugie, chciałem zrobić 10 zł, nie, żeby zapłacili, żeby mi się 400 za tam wynajęcie sali w hotelu zwróciły, no to już 3 osoby się zapisały. Więc na początku robiłem to charytatywnie, wręcz mówię, dopłacając po prostu przez wiele, wiele lat. Później to jakoś tak trzymało, później okres był, kiedy to zarabiało jakieś pieniądze, natomiast głównie robię to po prostu z serca, bo dla mnie, wiesz, właśnie takie sytuacje, jak byłeś na Szkole Wygranych, nie, w Polsce, co zrobiliśmy w tym roku na 3000 osób szkolenie, to możliwość, wiesz, spotkania później z tymi ludźmi, kiedy ja słyszę od ludzi, wiesz, Krzysiek, uratowałeś mi życie, albo opowiadam historię, w jaki sposób oni dzięki tej wiedzy, czy temu, co ludziom przekazuję, w jaki sposób zmienili swoje życie, jak wyszli z różnych dużych problemów, różnorodnych, nie, czy rodzinnych, prywatnych, finansowych, zawodowych, biznesowych, czy coś takiego, to jest satysfakcja, której się nie da z niczym porównać. Zresztą tak. Sam na pewno wiesz, tak, nie? Bo wiem, raz, że wiem, że widziałem tych ludzi, spotkałem tych ludzi, tak jakby naprawdę oni istnieją i naprawdę oni są, bo z nimi rozmawiałem, tak jakby jestem takim dowodem na to, że oni są, prawda? Też mam kolegę, wspólnego mamy już kolegę, który właśnie był po twoim wyzwaniu i przeszedł transformację, można powiedzieć, mentalną, taką, przeskoczył parę etapów rozwoju swojego, prawda? I dopiero później trafił na mnie i jakby ja mu pomogłem, pokazałem mu, jak robić nieruchomości i gdzie zarabia wielkie pieniądze. Pewnie mówisz o Konradzie. Tak, o Konradzie. Tak, Konrad fantastyczny. Więc jakby to jest pierwsza osoba, która powiedziała, że zna ciebie, był na tym programie, zrobił swoją lekcję, pewne blokady, które miał, pozdejmował i mógł pójść dalej i dalej się rozwijać. A wiesz, że my z Konradem się znamy chyba z 20 ponad lat? Bo on chodził do klasy z moją drugą dziewczyną. Okay. Jak miałem 20 lat, to chyba wtedy się gdzieś poznaliśmy. Okej, więc jakby świat jest bardzo mały, jest takich historii jest mnóstwo. Ale to super, ja też wierzę o wielu osobach, bo ty głównie flipów uczysz, tak. Nie, ludzi. I wiele osób, na przykład moich też kursantów, wiem, że u ciebie się szkoliło i później zaczęli te flipy robić i im to przynosi na przykład fajne zyski i znaleźli w ogóle w tym sposób na siebie, więc ty na pewno też to masz właśnie, to uczucie, że później widzisz, że ktoś na przykład poszukiwał sposobu na siebie i znalazł fajny sposób, bo ja uważam, wiesz, flipy na przykład, że to jest doskonały sposób, to jest, wiesz, wchodzisz do jakiejś nieruchomości, która ma problemy albo która jest w złym stanie, robisz z tego piękne mieszkanie, zarabiasz na tym pieniądze i ktoś później z tego może korzystać. Ja tak samo, wiesz, ja dlatego właśnie szkolenia mówię bardzo z serca, ale tak samo nieruchomości też bardzo z sercem robię i wiesz, jak mamy mieszkania, to staram się, żeby ludzie jak najfajniejsze mieli doświadczenie, kiedy przylatują tutaj.
I fajnie je urządzić, bo mam z tego radość, po prostu satysfakcję, nie? Ja z kolei trochę się z tobą zgadzam, trochę nie, ale bardziej jestem inny niż ty, bo ja nieruchomości nie robię z serca. Mogę ci powiedzieć, nie, ja po prostu robię dla pieniędzy. I jakby tam nie ma, jakby ja się nie realizuję nieruchomościami, ja tam zarabiam kupę pieniędzy. Natomiast realizuję się szkoleniami, bo jeżeli ja na przykład zrobię tam setnego flipa w tym roku, czy tam, nie wiem, czy zarobię kolejne 10 tysięcy czy milionów, prawda, to jakby nic w moim życiu nie zmienia. Ja już jakby mam system zautomatyzowany, że mam pracowników, mam wspólniczkę, która jakby prowadzi ten cały proces. Jak mnie nie ma, to się sprzedają mieszkania. Mnie nie ma, to się kupują mieszkania. Jakby to idzie. I jak ja bym robił brzydkie mieszkanie i na nich zarabiał więcej, to bym wolał robić brzydkie mieszkania. Po prostu. Ale mam dużą radość z tego, że szkolę tych ludzi i oni później po roku wracają do mnie i mówili, że faktycznie kiedyś byli w tym miejscu, gdzie są w tym miejscu finansowo, zawodowo, gdzie stać ich na dużo więcej i jakby są wolni, nie muszą pracować na etacie. I jakby taka gratyfikacja w postaci ich wdzięczności w pewnym sensie jest bezcenna, tego się nie da kupić. To nie, żaden flip najlepszy, potrójny zysk się tego nie da, prawda? I jakby to jest coś, czym ja się bardziej spełniam i realizuję i chyba to czujesz też, jakby też to masz, wydaje mi się, prawda? Więc jakby ja to sobie uświadomiłem, że nieruchomości były dla mnie super. Ale to był moment, w którym ja jakby i w tym się stałem ekspertem i robię to od paru lat. Tak? I... No bo to jest trochę takie uczucie, wiesz, tak, ja myślę, że każdy, bo wiesz, szkolenia to jest jedno, ale to jest bycie nauczycielem po prostu, nie? Powiedzmy, bardziej nowoczesny sposób, inne troszkę techniki, ale to jest bycie nauczycielem i wielu jest nauczycieli, którzy robią to właśnie z serca, bo oni później są dumni z tego, na przykład kiedy widzą, że uczeń po prostu sobie świetnie radzi, nie, w życiu z jakiegoś powodu, więc to jest myślę, dla większości ludzi to jest pewna misja, nie? Ci, którzy faktycznie wkładają w to serce, to jest taka misja i ja tak samo to czuję, no. A jakbyś miał powiedzieć z wyzwania, na przykład taki przykład kogoś, kto osiągnął takie najlepsze rezultaty albo zrobił transformację największą od miejsca złego do dobrego, to kojarzysz taką osobę. Nie chodzi o nazwisko, ale taki przykład. Wiesz co, wiele osób, to nawet nie wiem, czy słyszałeś, na Szkole Wygranych właśnie na scenie zaprosiliśmy jednego z naszych kursantów, który no też z momentu, kiedy był bliski bankructwa, 2-3 lata później i ma kilka domów pod wynajem, wiesz, firmę, zatrudnia ludzi, podniósł właśnie znakomicie, jeśli chodzi o życie zawodowe. Miałem kursanta, który też trafił do nas, jak miał chyba 300-400 tysięcy długów, to dawno było, z 7 lat temu. On mieszkał w Holandii i zaczął okna sprzedawać, nie? I w ciągu tam roku, dwóch doszedł do milionowych kwot, więc też piękna rzecz, ale tak samo też kursantów, wiesz, gdzie trafia do nas kursant na przykład, który był bezdomny w Anglii i potrafił właśnie tak pięknie zmienić swoje życie, że wrócić do rodziny, do żony, do dziecka i zaczął później pomagać bezdomnym Polakom w Anglii. Bo dowiedziałem się w ogóle, że to jest dosyć duży temat tam, nie? Że wiele osób wyjeżdża i później boją się do Polski wrócić, wiesz, bez sukcesu jakiegoś, bo im wstyd, nie? Że nie osiągnęli tego sukcesu, więc dalej jakby próbują i nagle się znajdują na ulicy, więc też piękne, wiesz, różne sytuacje, kiedy ktoś, wiesz, startował naprawdę z samego dołka i potrafił zbudować normalne życie, albo ktoś startował z normalnego i potrafił je przenieść na wyższy level. Ja myślę, że człowiek, kiedy zaczyna pracować nad sobą, to różne są też wymiary tego, co jest dla niego ważne, bo dla innych finansowa na przykład, jakiś sukces finansowy jest najważniejszy, a dla kogoś innego to, żeby w końcu się dogadać z żoną, żeby uratować na przykład swoje małżeństwo, uratować rodzinę, no to będzie dla niego największy priorytet, kasa nie ma znaczenia. Natomiast my staramy się ludziom pomagać przede wszystkim holistycznie, żeby patrzyli na swoje życie jako na całość, nie? Że życie to jest okej. Nie tylko pieniądze, nie tylko nawet rodzina, ale też na przykład twoje zdrowie, nie? Bo jak nie masz zdrowia, no to ani pieniądze, ani rodzina nie będziesz mógł z tego korzystać, ani oni. To jest tak samo przyjaciele, to są jakieś hobby, czy pasje, to jest czy duchowość, zależy kto właśnie jakie ma priorytety, ale staramy się, żeby ludzie zachowywali ten balans, nie? Żeby właśnie nie zapominali o jakichś ważnych swoich obszarach życia. Jasne, a jakbyś miał powiedzieć tak w kilku zdaniach, na czym polega ten program? I jakby jak się go przechodzi, bo on jest jakby, to jest 90 dni, gdzie dostajesz jakieś lekcje, tak? Jak to wygląda? Wyzwanie 90 dni to jest program online, w którym każdy dostaje codziennie od nas film. Film, który może trwać, wiesz, od 15 tam do 40 minut do godziny, mniej więcej. Do tego dostaje dziennik. W dzienniku ma ćwiczenia, zadania, plus jeszcze jakąś tam część dodatkową tekstową, uzupełnienie tego materiału, który był na filmie i on danego dnia uczy się jakiejś nowej umiejętności, jakiejś nowej strategii, na przykład zarządzania czasem, czy zarządzania swoimi emocjami, czy ustalania celów.
barierów, czy odkrycia jakichś swoich ograniczeń, prawda? I dzięki tym ćwiczeniom, które są zadane, on natychmiast po nauczeniu się tego wdraża tą wiedzę w praktykę. To jest, wydaje mi się, największa siła tego programu, że właśnie my potrafiliśmy tak to zbudować, że nie tylko tam jest dobry content, dobra wiedza, dobre strategie, ale też, że ludzie te strategie faktycznie wdrażają w praktykę. Bo wydaje mi się, to jest najgorsze. Ja dawniej właśnie, jak robiłem szkolenia, to szukałem przez wiele, wiele lat sposobu, jak sprawić, żeby ludzie tą wiedzę stosowali w praktyce. Bo to jest jedno, że ktoś przyjdzie na weekend, wiesz, spędzi 20 godzin na przykład i ty mu tą wiedzę przekażesz, a inne, czy ktoś później z tej wiedzy skorzysta faktycznie, nie? Czy ją zastosuje w życiu. Niektórzy to wręcz są takimi maniakami, że wiesz, kupują kupę książek, kupę szkolenia, nic z tego nie stosują. Albo nie czytają nawet. No właśnie, nie czytają tych książek, więc mi zależało po prostu, żeby ludzie nawet, wiesz, mniej się nauczyli, ale zastosowali to w praktyce, bo to faktycznie im daje jakiś progres w życiu i daje im wartość. No i taką ścieżką właśnie ktoś idzie, motto nasze, no to jest wielka zmiana małymi krokami, czyli startujemy bardzo lekko, ale później coraz bardziej zaawansowane strategie poznaje i równocześnie też cały czas właśnie podąża tymi celami, coraz bardziej odkrywa siebie, odkrywa jakieś swoje blokady, które mu nie pozwalały tego osiągnąć. Do tego jest też fantastyczna społeczność, paru tysięcy osób, którzy bardzo się wspierają, bardzo sobie ludzie pomagają. Zresztą widziałeś też na Szkole Wygranych, nie? Jak są ci ludzie zintegrowani, to jest też piękna sprawa i też plus jak jakby my mamy w tym udział, bo my dajemy w pakiecie naszym kursantom konsultacje. Ja i Jan Gajos, czyli mój wspólnik, więc jeśli ktoś napotka na jakiś problem, nie wie jak przejść dany dzień, czy jak poradzić sobie z jakimś problemem w życiu, no to wtedy może umówić się z nami na rozmowę. Rozwiązujemy ten problem, doradzamy, pomagamy, staramy się znaleźć źródło, skąd ten problem wynika, no i tak, żeby ktoś później mógł to dalej kontynuować. No i ten model działa no, fantastycznie, bo już ponad 8 lat już ludzie idą przez ten program, więc fajnie i skutecznie to działa. Teraz też z nowym programem startujemy, Transformacja 90 dni, czyli jakby kontynuacja wyzwania, ale nie do końca, bo można też sam ten program zrobić. Ale to jest też podobny model, tylko bardziej, o ile wyzwanie to jest właśnie sztuka spełniania celów, realizacji celów życiowych, to transformacja to jest sztuka spełnienia. Czyli to jak być bardziej skupienie na inteligencji emocjonalnej, na tym, jak być szczęśliwym człowiekiem, jak umieć cieszyć się tym. Bo jest, wiesz, dużo osób, które nawet osiągają ogromne sukcesy, a nie umieją się tym cieszyć. Tak. Że dalej są nieszczęśliwi w życiu, uciekają w jakieś używki, uciekają w hazard, czy po prostu nie radzą sobie, wiesz, w depresję, lekomanie, tego typu rzeczy, więc ja wiem, że bardzo ważne jest również to, żeby człowiek potrafił się tym cieszyć, nie? Nie tylko cele, ale też cieszenie się nimi. Pewnie, no, też ludzie mają pieniądze, nie potrafią ich wydać, albo nie mają pieniędzy i ich wydają. Tak jest. Także problemów jest mnóstwo. No, fajnie, no, fajnie, że mogłem być na Szkole Wygranych i mogłem być częścią tego, bo to było też dla mnie fajne doświadczenie. I no, myślę, że polecam, tak? Nie przyszedłem do tego kursu, ale widziałem mnóstwo takich prawdziwych, realnych ludzi. Właśnie, mówiłeś o tych nieruchomościach, że masz je na wynajem, masz 5 mieszkań. Jak jest to bez zwrotu można uzyskać? Ile można zarobić na mieszkaniu i wynajmie mieszkaniu w Tajlandii? Powiem ci tutaj, na przykład ja zauważyłem, to zależy dużo od miejsca, bo w Bangkoku na przykład są kiepskie stopy zwrotu. Jak ja przyleciałem do Tajlandii, to mówię, to był wtedy taki turbulentny czas troszeczkę w życiu, to wynajmowałem za 1400 zł, sorry, wtedy to był 1000 przy tamtym kursie, teraz to by było 1400. 1000 zł wynajmowałem, wiesz, kawalerkę taką 33 metry, która kosztowała na tamte czasy około 300 tysięcy. Czyli bardzo kiepski z inwestycji, no bo to wiesz, 3% czy coś takiego. I powiem ci dalej, te stopy zwrotu w Bangkoku na przykład to jest 5%, 6% to jest maks, który można uzyskać. I rzadko kiedy ja widywałem jakieś inne możliwości. Natomiast tu, gdzie ja inwestuję, ja wiesz, kupuję na Phukecie, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, dlatego, bo tu masz turystów. I ja też jakoś potrafiłem tak wybrać na przykład te mieszkania, że je kupiłem dużo taniej niż normalnie mieszkania kupują. I potrafię je wynająć dużo drożej niż normalnie ludzie je wynajmują. To jest ta sztuka, tak? Tak, to nie jest taki standardowy zwrot, bo udaje mi się wyrobić nawet do 15 do 18% w skali roku wartości też, inwestycji. Dobrze kupiłeś, dobrze wynajmujesz, no to masz razy 3. No właśnie, natomiast wydaje mi się, że spokojnie można uzyskać tutaj na Phukecie 7, 8 do 10%, wiesz, tak nawet jak niespecjalnie właśnie się wstrzelisz, że nie kupisz super tanio, będziesz wynajmował na długi termin, bo ja wynajmuję na krótszy termin, to jest też wtedy dużo większy zysk. Natomiast myślę, że spokojnie te 7, 8, 10% można tutaj uzyskać. Okej, okay, a można kupować normalnie mieszkania jako Polak? Więc tak, tu sprawa wygląda w Tajlandii tak, że obcokrajowiec może kupić mieszkanie bez problemu,
Tylko musisz spełnić dwa warunki. Pierwszy, bardzo prosty, to jest taki, że w danym projekcie, jak jest powiedzmy 500 mieszkań na przykład w danym jakimś projekcie, to przynajmniej połowa musi należeć do Tajów. Mhm. Czyli musi być mniej niż 49% należących do obcokrajowców, ale z tego co widziałem nawet, wiesz, tam gdzie ja kupuję mieszkania, gdzie jest bardzo dużo obcokrajowców i wydawało mi się, że tam ten limit już jest dawno osiągnięty, to jak ostatnio kupowaliśmy właśnie w Land Office, nam pani powiedziała, że chyba jest 30% tylko, mhm. że jeszcze, wiesz, duży jest bufor do kupowania, jeśli chodzi o obcokrajowców. Więc to jest pierwsze, co trzeba spełnić. Druga rzecz jest taka, że pieniądze muszą być przelane z zagranicy. Mhm. Czyli na przykład jeśli ja chciałbym kupić mieszkanie na siebie, no ja już teraz mam rezydenturę, to u mnie się zmieniają warunki, ale normalnie jakby turysta przyjechał, to musi po prostu kasę przelać za granicy przy kupnie mieszkania. Czyli żeby te pieniądze nie były już w Tajlandii od razu i wtedy normalnie kupuje na siebie, ma, wiesz, dowód własności pełny, tak jak w Polsce. Przemysłeś pieniądze do Polski, tak? No można by, no. Natomiast jeśli chodzi o ziemię, no to ziemi obcokrajowiec normalnie nie może posiadać tutaj. Możesz ziemię wynająć, na przykład jest coś takiego jak leasehold tutaj na 30 lat i możesz to co 30 lat później przedłużać. Mhm. Jak się ktoś zgodzi, mówię, to wiesz, jest duży dosyć termin i nie wiem, czy już te leaseholdy się pokończyły ludziom, więc nie wiem, na ile to później będzie, wiesz, honorowane, żeby na kolejne na przykład 30 lat ktoś ci przedłużył. Ale na tej ziemi z kolei możesz posiadać dom. Mhm. Czyli na przykład mój przyjaciel ma tak zrobione ze swoją żoną, bo może jej do końca nie ufa, więc ma na swoją żonę ma ziemię, ma podpisaną umowę tego leaseholdu, która jest zarejestrowana normalnie w Land Office, czyli w księgach wieczystych tajskich. Jest ta umowa zapisana, że on przez 30 lat tą ziemię od żony ma wynajętą, plus jakby dom, który stoi na tej ziemi, też należy do niego, więc jest tak zabezpieczony. Natomiast ludzie różnie też zabezpieczają. Słyszałem, że na przykład wiele osób, zwłaszcza przy jakichś droższych nieruchomościach, to robi tak, że otwierają spółkę tajską, gdzie on ma na przykład 49%, 51% ma jakiś tam jego prawnik, któremu musi ufać. Bardziej powiernik taki, tak? No, coś takiego. Natomiast później nawet te udziały, te 49%, to nie ma na siebie, tylko ma na jakąś spółkę na przykład na BVI, czy gdzieś tam, wiesz, w tych rajach podatkowych. No i w momencie, kiedy sprzedaje na przykład jakąś taką willę za 5-10 milionów dolarów, to tylko przekazują sobie udziały gdzieś tam na BVI, gdzie nie płacą od tego żadnego podatku, a w Tajlandii jakby kontrola nad tą spółką pozostaje. Tylko to jest takie, no, niby legalne, aczkolwiek widzisz, ten prawnik na przykład musiał udowodnić, że on miał pieniądze, żeby 51% tej nieruchomości kupić. Tak. Bo inaczej to się nazywa jakoś, wiesz, taki jak słup, nie? Coś takiego jak słup. No bo to jest słup. No i też słyszałem historię, że właśnie czasem anulowali tego typu posiadanie. Natomiast wydaje mi się, że najlepsze jest, no wiesz, dla mnie najlepsze jest to, żeby mieć żonę, której ufasz, bo wtedy to rozwiązuje wszystkie problemy. Natomiast dla kogoś z zewnątrz, no to mieszkania zostają. Tak, żeby mieć, wiesz, w pełni własność. Tak, i jakby ja na przykład mam ponad 100 swoich mieszkań na własność, a obecnie mieszkam w czyimś mieszkaniu. A czyli swoje ten. Swoje mieszkania wynajmuję, bo ja mam takie mieszkania, które dobrze zarabiają, ale nie takie, które są ładne i nie zarabiają. No bo ładne mieszkanie swoje nie zarabia. No jestem na etapie budowy któregoś tam swojego domu i na czas budowy przeprowadziłem się po prostu do mieszkania, które nie jest moje, płacę za niego normalny czynsz, ponieważ żadne z moich mieszkań nie spełnia moich standardów, albo nie chciałbym mieszkać ze żadnym z swoich mieszkań, bo one są tak uszyte, żeby dobrze zarabiały, a nie były wygodne. Tak, żeby były wygodne stosunkowo jakoś do ceny, a nie stosunkowo tak, jak im jest też na to, prawda? Więc jakby ja, jakbym tutaj mieszkał, to być może wolałbym mieszkać w cudzym domu czy w cudzej willi, ale mieć, nie wiem, ileś tam mieszkań i z nich sobie żyć po prostu i opłacać czynsz i dalej. To się nawet może też, wiesz, to zależy właśnie jaką nieruchomość. Jak my zanim kupiliśmy ten dom, to wynajmowaliśmy willę, właśnie tam przy plaży Surin, gdzie ty teraz jesteś i płaciliśmy, na początku płaciliśmy 240 tysięcy batów, czyli jakieś 27 tysięcy miesięcznie. Złotych? Tak, czyli rocznie powiedzmy około 330 tysięcy za wynajem. To duża willa była, nie? Wiesz, 1000 metrów prawie, duży basen i tak dalej, z widokiem takim panoramicznym na ocean. I czynsze się zmieniły teraz? Proszę? Czynsze się zmieniły? Jeśli chodzi o czynsz sam, to teraz jest drożej, dużo drożej, bo dużo Rosjan przyjechało. Natomiast wracając do sytuacji, popatrz, czyli kobieta, której taka z Hongkongu, od której my to wynajmowaliśmy, ona dostawała 330 tysięcy, z tego 30 tysięcy płaciła jako czynsz dla projektu opłat, czyli zostawało jej 300 netto, a willa była warta, ona była wystawiona za 67 czy 69 milionów, czyli na złotówki to by było jakieś prawie 8 milionów złotych. Czyli miała z tego jakieś 4% powiedzmy zwrotu, czyli nie opłacało by ci się tutaj na przykład
kupować, dużo łatwiej, dużo bardziej by ci się opłacało wynajmować. Mhm. No tak. Bo wiesz, plus jakby... Konserwacja, naprawy. No właśnie, naprawy dochodzą, to jest jeszcze inny koszt, zwłaszcza w Tajlandii. Natomiast teraz by było, no trochę może zmieniłaby się sytuacja, teraz może by był troszkę lepszy. Natomiast na przykład drugi rok, jak u niej wynajmowaliśmy, to jeszcze mniej miała, bo ja się z nią dogadałem. Ja miałem gotówkę, więc powiedziałem jej, dobrze, no to zamiast 240 tysięcy, to my będziemy płacić tych batów 200, czyli 20% taniej, ale ja ci z góry zapłacę za cały rok. Więc to wtedy miała jakieś 3% zwrotu, no ale miała przez rok pewność, że tam nie wyjedziemy gdzieś czy coś takiego. Więc to wszystko zależy właśnie, tak jak mówisz, nie? Trzeba sobie przeliczyć to po prostu, czy bardziej się opłaca posiadać, czy bardziej się opłaca wynajmować. Ja akurat chciałem mieć dom, bo dużo chciałem sobie rzeczy po swojemu zrobić. Chciałem sobie właśnie zrobić kino, siłownię, co wiesz, w wynajmowanym domu byłoby, dałoby się też, ale byłoby to problematyczne. My jako Polacy mamy takie coś w sobie zakorzenione, że musimy mieć swoją własność, bo nam tyle razy sąsiedzi zabierali naszą ziemię i nasze dobytki, że mamy takie coś, no Niemcy już tego nie mają, Europa Zachodnia już tego nie ma, prawda? Wszyscy mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, także my coś takiego mamy, ale to nie jest opłacalne. Tak jakby mówi się o tym, że tam jest ta agenda i Davos i tak dalej, że wszystko będzie w wynajmowanych rzeczach i będziemy jeździć samochodami, telefony będą wynajmowane, ale z drugiej strony to ja mogę mieć własność jednocześnie, korzystając z czyjejś własności, prawda? Bo to jest bardziej korzystne. No tak, tak, trzeba właśnie policzyć. Nam się i tak udało, powiem ci, mi by na przykład się nie opłacało takiego domu wynajmować, bardziej mi się opłacało kupić, bo go kupiliśmy w dobrej cenie, wiesz, dużo poniżej ceny rynkowej, plus jakby włożyliśmy kupę też czasu i pieniędzy w renowację. Więc teraz musiałbym zapłacić za wynajem takiego domu jak nasz, no to myślę... Na złotówki, no to tak patrząc przy cenach obecnych, 70 do 100 tysięcy miesięcznie, nie? Złotych. Tak, złotych, na złotówki patrząc. No więc jakby to była dobra inwestycja, ale też nie wszystko, co się po prostu opłaca, czasami warto zrobić, tak? I to tak jest. Najlepiej Excel otworzyć i policzyć, nie? Tak, ale ja na przykład jestem zdania, że czasami jak chciałem to stać, to trzeba spełnić swoje marzenie i ile by to nie kosztowało, trzeba to zrobić, bo za całe życie będziesz pracował i stać się na to i tego nie zrobisz, tak? To Jacek Walkiewicz też często mówi, że co powiesz później, że babcia nie pozwoliła, tak, wnuczkowi, że nie zrobiłeś tego, a marzyłeś o tym wiele lat. Także myślę, że to trochę coś w tym jest. Ja też buduję dom i jakby będę mieszkał w własnym domu, mimo tego, że to się totalnie nie opłaca, ale to są pewne rzeczy, które się spełnia, mimo tego, że się nie opłacają. Takie trzy najważniejsze lekcje biznesowe, które dostałeś od życia. Takie trzy lekcje i takie, czego cię nauczyło życie i biznes przez te lata, które go prowadzisz. Pierwsza to jest na pewno taka, żeby uważać, z kim robi się spółki, bo ja niestety w życiu na większości spółek popłynąłem. Moje bankructwa to były zawsze powodowane przez spółki, więc uważać. I ja ludziom zresztą zawsze mówię, że podjęcie decyzji o zrobieniu z kimś spółki powinno być równie przemyślane, co podjęcie decyzji o małżeństwie. Bo w spółce, nawet chyba spółka może być bardziej niebezpieczna ze strony formalnej niż małżeństwo dla człowieka. Jak ci wspólnik na przykład narobi kredytów, czy narobi jakichś wałków, czy oszustw w ramach spółki, a później ty za to odpowiadasz. Więc to jest pierwsza rzecz, której ja się nauczyłem, że dużo łatwiej na przykład, jeśli nawet z kimś chce współpracować, to wiesz, dwie firmy, podpisać umowę między nimi. Tak, albo sprawdzić się na innym froncie, na mniejszym po prostu. No właśnie, albo naprawdę komuś mocno ufać. To jest pierwsza rzecz. Jeszcze do tego nawiążę, bo ja często mówię to na szkoleniach też różnych, tą analogię, że powinniśmy kogoś sprawdzić i przecież to jest jak małżeństwo trochę, taka firma. I dlaczego jak szukasz żony, to nie oświadczasz się pierwszej dziewczynie poznanej w barze, po pierwszym drinku, bo nie robisz tego, prawda? Właśnie tego nie robisz zazwyczaj, że ci zaręczasz. A czasami jest tak, że ktoś poznajesz na konferencji, idziesz z nim na imprezę, dobrze się gada i na drugi dzień zakłada ci biznes, bo po pijaku żeście wymyślili go, prawda? Albo w internecie gdzieś znalazłeś. Albo w internecie. Nie? I jakby, nie no, trzeba kogoś sprawdzić na mniejszym, większym, jeszcze większym froncie. Dopiero jak ta osoba, jakby jak ta relacja i wasze wartości się uzupełnią, to wtedy dopiero sprawdzać to, prawda? I to też mi się zdarzyło wiele razy, że mi to pomogło. Okay? Więc druga rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby pieniądze, które zarabia się w biznesie, lokować w bezpieczne miejsce. Mhm. Ja przez wiele pierwszych lat, jak prowadziłem, wiesz, firmy, małe firmy, ale mówię, jak na licealistę czy tam młodego studenta, to były fajne projekty. To popełniłem ten błąd, że wiesz, całą kasę reinwestowałem po prostu cały czas w biznesy. I wtedy, kiedy potknie ci się noga, wiesz, napalisz się gdzieś, włożysz całą kasę w jakiś jeden projekt i on się nie uda, no to zerujesz się i startujesz znowu od zera.
od początku. Więc a dopiero... Czyli nieruchomości są to takim save'em w grze? Tak, tak, tak. Tak. Zapisać i... No taki po prostu nauczyłem się tego, żeby wiesz, okej, okay, część kasy reinwestować, ale jednak powiedzmy połowę na przykład z tego, co zarabiam, odkładać, chomikować w nieruchomości, także tam sobie to stoi spokojnie, nic się z tym nie dzieje, nikt ci tego nie zabierze, więc to była druga lekcja, myślę, bo wiem, że wiele osób popełnia ten błąd, że ludzie, wiesz, potrafią tworzyć biznes i to dobrze to robią. Mają firmę, wiesz, firma warta milion, później 10 milionów, nie? 50 milionów, ale to jest wszystko, wiesz, nabrane kredyty i tak dalej. Jeden błąd jakby i to się jak domek z kartą. No albo przyjdzie jakaś strandemia i wiesz, i nagle biznes się okazuje, że tak. Nie ma racji bytu przez rok czy przez dwa lata, on cały pada i temu człowiekowi nie zostaje nic. Tak. A jakby sobie wyciągał tam trochę, wiesz, tam powiedzmy 100 tysięcy, 200, 300, 500 co roku, no to przez tych 10 lat by naskładał tyle, że przynajmniej ma, wiesz, jakieś bezpieczeństwo. Ciekawe jest to, że jakby ta zasada nie dotyczy, to dotyczy klasycznych biznesów albo nawet nowoczesnych biznesów, na przykład jak masz firmę, ludzi i nagle, wiesz, coś, słyszałem wczoraj o sytuacji, której ktoś nagle wyciągnął wszystkich pracowników i przeszedł i ukradli firmę praktycznie. I firma to jest know-how i ludzie, prawda? Ale jeżeli firma to aktywa, jak nieruchomości, na przykład masz mieszkanie na flipy albo na wynajem, to to już jest, to już są twoje aktywa, prawda? I już jakby to ci nagle nie padnie, chyba że jest zalewarowane razy trzy, prawda? Więc jakby ta zasada dotyczy wszystkiego innego, tylko że pewnie nie mieszkań, bo jak ktoś ma aktywa w mieszkaniach, no to raczej na tym biznesie się nie potknie, prawda? No bo to ciężko się potknie. No i może tak powiedzieć, nie? Że jest zalewarowany, wiesz, tak, pod sufit i nagle się to nie spina. No, a trzecia zasada, myślę, że zasada tego, żeby nie nastawiać się, że coś będzie działać zawsze. Na tej zasadzie, że wiesz, świat się zmienia, różne metody się zmieniają i ja już nieraz się tego nauczyłem, że nic nie trwa wiecznie i nawet jak wiesz, jak ci się coś super udaje i coś ci wychodzi, to nie jest motyw do tego, żeby już wierzyć, że to zawsze tak będzie. Tylko, bo człowiek wtedy traci czujność, nie? Przestaje się rozwijać, przestaje kombinować, przestaje szukać rozwiązań, no i w pewnym momencie na przykład konkurencja go przegania, czy biznes przestaje mieć taką rentowność, jak miał wcześniej i może się to rozsypać, więc też, żeby cały czas jednak trzymać rękę na pulsie, że jak człowiek chce robić biznes, to musi być nastawiony na to, że trzeba elastycznie szukać rozwiązań, cały czas kombinować po prostu, a my w tym jesteśmy dobrzy jako Polacy, nie? Właśnie w kombinowaniu, bo w biznesie sam wiesz, nie? Że dużo rzeczy... Trzeba umieć obejść albo na poczekaniu wymyśleć jakieś rozwiązanie niestandardowe na przykład, no bo napotykasz jakiś problem, nie wiem, jakiś urzędnik coś wymyślił, jakieś pismo, nie wiesz jak to załatwić, no to trzeba szukać wtedy rozwiązań. I wydaje mi się, biznes to głównie właśnie rozwiązywanie problemów, nie? Mhm. Bo okej, jest jakiś szablon, jakaś ścieżka powiedzmy wyznaczona, ale od tej ścieżki właśnie zdarzą się zawsze jakieś tam problemy nieprzewidziane, no i człowiek wtedy musi umieć elastycznie do tego podejść, czyli żeby jak się prowadzi biznes, po prostu cały czas się rozwijać, cały czas szukać rozwiązań, cały czas być na bieżąco, bo są, jest, wiesz, miliony ludzi naokoło, którzy po prostu chcą robić to, co ty i oni cię w pewnym momencie przegonią, nie, po prostu i wypadniesz z rynku. A jeśli chodzi właśnie o, bo mówiłeś o tym, a już, bo zażyłaś się bankructwo, czy miałeś... Tak, nie takie, wiesz, żebym, nie wiem, miał 10 baniek na minusie. Największe, co miałem na minusie, to było prawie 300 tysięcy i to miałem pożyczone od moich rodziców pieniądze, nie, i plus jakąś tam kartę kredytową. To było właśnie wtedy, kiedy przyleciałem do Tajlandii. Natomiast mówię, no to było u rodziców, więc nie jakieś tam, wiesz, że mnie ktoś ścigał za tuki czy coś takiego. Później sobie to po prostu powolutku spłacałem. Natomiast w większości miałem trzy razy w sumie taki moment, że po prostu wyzerowałem się, wiesz, z cashu całkowicie. Że no musiałem naprawdę mocno główkować, żeby znowu wystartować od zera. I dzisiaj zmieniłeś strategię swoją, że już dzisiaj się trochę tego boisz i trochę akumulujesz? Chyba i tak. I to może też z wiekiem, wiesz, wynika i jak masz rodzinę, no to już inaczej na to spoglądasz, wiesz, że nie jesteś sam, że możesz spakować plecak i wiesz, i pojechać gdzieś tam, jak ci coś nie uda, tylko jednak już ta odpowiedzialność za kogoś jest. Plus ja mam taką, wiesz, dużą odpowiedzialność, że chcę mieć wolny czas, żeby robić to, co kocham. Czyli móc pomagać ludziom, bo wiem, że jakbym musiał teraz zapieprzać i znowu jakiś biznes tworzyć tylko dla pieniędzy, no to musiałoby to być kosztem na przykład tego, że nie mógłbym robić szkoleń, nie mógłbym, wiesz, aktywnie ludziom pomagać. Jasne, jasne. No, to jest bardzo fajne. Ja myślę, mi tak samo się to zmieniło z wiekiem, że kiedyś bym bardziej ryzykowałem, chociaż ja mam taką jakby od dziecka nie miałem pieniędzy nigdy i zawsze miałem coś takiego w sobie, że trochę się bałem tych pieniędzy stracić, więc zawsze grałem tak, ryzykowałem, ale nigdy tak, żeby co najwyżej to największy status to był duży zysk. Albo duży, albo bardzo duży tak naprawdę i jakby nigdy nie miałem tej takiej tolerancji, mimo tego, że też w biznesie trzeba ryzykować. I nie, ale można robić to asynchronicznie, tak? Nie? Czyli na zasadzie, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że właśnie wygrasz, tak. Malutkie, że się nie uda. Tak.
Czyli tak to robić, nie że, tak niektórzy, że wiesz, lecą od razu na maksa. Stawka nie jest kosmiczna. Kiedyś miałem takiego kolegę, który mi powiedział, Daniel, jak to mi wyjdzie, to ja będę obrzydliwie bogaty. Ale jak to mi nie wyjdzie, to będę bankrutem. No i mu nie wyszło. I mu nie wyszło. Kibicowałem mu z całego serca, ale widziałem, że to jest po prostu jak zakład. Nie wiem, ten biznes był jak zakład po prostu i zbyt wiele było postawione na to. No a to wydaje mi się, jak na ile ktoś poważnie podchodzi do swojego życia, nie? Tak. Wiesz, ja nie pozwoliłbym sobie na coś takiego właśnie. Zresztą ja widzisz, że ja, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy, to głównie nieruchomości. Miałem jakieś tam skoki w bok, powiedzmy, pod tym względem, jakąś tam przygodę z giełdą, czy coś takiego, ale mi to na przykład nie dawało szczęścia, wiesz? Jak kupię mieszkanie i to mieszkanie wynajmuję, to nawet jak, wiesz, tak było podczas tego całego srowida, że przez 2 lata stały mi puste mieszkania, to mnie to jakby nie stresowało. Ja, wiesz, miałem zabezpieczenie, miałem gotówkę, miałem odpowiednią ilość pieniędzy, żeby sobie to przetrwać nawet więcej lat. Bez problemu, natomiast później się skończył i zarabiałem więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ale to nie podawało mnie jakiegoś stresu czy jakichś takich negatywnych emocji. Może ja, wiesz, za bardzo emocjonalnie podchodzę do tego, co robię i jakby wkładam w to dużo serca, no to wiesz, jak zainwestujesz serce, no to później człowiek ma inne emocje. Natomiast na giełdzie na przykład czegoś takiego nie czułem. Na giełdzie cały czas, wiesz, szło do góry, to haha, się cieszę rano, idzie w dół, no to jakiś taki, wiesz, wewnętrzny niepokój mi się pojawiał, więc to nie jest dla mnie. Ja wiem, że niektórzy są w stanie, wiesz, zwłaszcza na przykład jak ktoś jest psychopatą, no to na giełdzie to on może ciupać, wiesz, że opcje, foreksy, lewary 20-50 razy, to dla nich to nie jest problem, bo oni tych emocji nie mają, nie? Ja na przykład wiem, że to nie dla mnie, więc ja szukam bezpiecznych rzeczy. To nie jest chyba dla większości ludzi. To jest tak, że w nieruchomościach jest tak, że 90% ludzi zarabia, 10% traci, jak robi to po prostu głupio i robi to po prostu na pałę, a na giełdzie jest odwrotnie. 90% ludzi traci i 10% zarabia. No właśnie, to ja wolę grę, w której mam, wiesz, lepsze prawdopodobieństwo. Dokładnie, że jest jakby, powoli się robi, majątek buduje, ale skutecznie. Tak. I jeszcze mam pytanie na sam koniec, bo masz żonę Tajkę, masz pół dzieci, pół polskie, pół tajskie, prawda? I chciałem zapytać, jak to jest żyć z Tajką? Jakie są różnice? Wspaniale. To zacznę od tego. Wspaniale. Ja ci powiem tak, różnice, kurczę, musimy tu oczywiście uogólniać, nie? Żeby o tym mówić, bo ja wcześniej na przykład w Polsce też dziewczyny, z którymi ja tam się spotykałem, to też były fajne dziewczyny, nie? Ja szukałem sobie zawsze jakichś miłych dziewczyn, ja nie lubiłem takich kobiet, przepraszam za słowo, ale wiesz, takich sukowatych, które po prostu, nie wiem, chodzą z zadartym nosem, wiesz, i trzeba im tam dywany czerwone przed nimi rozkładać. Mnie to nie interesowały mnie nigdy takie dziewczyny. Tylko ja lubiłem małe dziewczyny, nie małe, tylko miłe. Miłe dziewczyny po prostu, z którymi, wiesz, fajny jest kontakt, spędzasz fajnie czas, ale nie musisz grać cały czas, nie musisz cały czas jakby, wiesz, zgrywać się, żeby, nie wiem, zabiegać o nią jakoś czy coś takiego. I spotykałem fajne dziewczyny, które nawet, wiesz, taki trochę miały takie uosobienie Tajek. Bo Tajki, jakbyśmy uogólnili, powiedzmy, całkowicie, dziewczyny nawet, nie mówię z Polski, tylko ogólnie z Zachodu, i porównali je z Tajkami, to różnica jest taka, że Tajki są bardziej kobiece na pewno. Są bardziej na pewno tradycyjne. Nie, wiesz, prawa kobiet i tak dalej, to nie mają tego typu pomysłów. Jak się to objawia, że są tradycyjne bardziej? No, wiesz, że ona nie ma na przykład problemu z tym, nie wiem, żeby ci podać jedzenie. Wiesz, dla niektórych tam, powiedzmy, jakichś walczących feministek, no to już jest od razu w ogóle jakieś godzenie w ich ego czy coś takiego, a Tajka nie ma z tym problemu, jakby ona to rozumie normalnie, że są jakieś role po prostu, nie? Męska rola żeńska i my się powinniśmy dopełniać w tych rolach, a nie koniecznie starać się, wiesz, cały czas ze sobą konkurować. Więc z jednej strony na przykład to jest właśnie to, że Tajki bardzo dbają o mężczyzn. Ale mówię, to nie jest tak, że wiesz, że Polki nie dbają, bo ja te, co miałem dziewczyny, one też dbały o mnie i tak dalej i też fajnie się zawały i nie mógłbym im zarzucić tego typu spraw. Natomiast są na pewno właśnie bardziej kobiece, bardziej dbają o mężczyznę, są na pewno łagodniejsze, jeśli chodzi o usposobienie, ale mówię, to jest znowu ogólnie, nie znajdziesz wyjątki. Mają więcej tej kobiecej energii po prostu w sobie. Natomiast z drugiej strony to nie jest tak, że one są, wiesz, uległe. Czy coś takiego, bo mogłoby się ludziom wydawać, nie? Że jak ona jest taka kobieca, to ona taka będzie szara myszka w kącie i możesz tam wszystko z nią zrobić, a ona nic nie powie. To nie jest tak absolutnie, nie? Te dziewczyny, wiesz, też nie pozwolą sobie, żeby ktoś im szedł na głowę. Są bardzo tutaj zorganizowane, nawet można w wielu przypadkach powiedzieć, i to widać, że wiesz, kobiety tutaj są bardziej przedsiębiorcze na przykład niż mężczyźni. Bardzo dużo kobiet tutaj prowadzi w Tajlandii biznes i wiesz, z dobrym, czuć od nich taką charyzmę po prostu w tym biznesie i świetnie sobie z tym radzą, a gość na przykład siedzi w domu, tam i się obija, no nie? To widziałem takich wiele przypadków.
Natomiast, wiesz, moja żona na przykład to jest kobieta, która mówię i zadba i jest bardzo kobieca z jednej strony, ale z drugiej strony wychodzi na dach na przykład, jak była w ciąży, to poszła, nie mogłem jej, wiesz, zatrzymać i poszła dach naprawiać, nie, po prostu tam wiadomo na początku ciąży, nie tam gdzieś w 9 miesiącu, ale poszła po prostu na dach, włazi, wiesz, i coś tam naprawiała, bo trzeba było. Czy jakieś inne rzeczy, wiesz, w domu, kupę rzeczy takich, ja na przykład to mam, wiesz, dwie lewe ręce do takich robót domowych, a ona to już udowodniła, że potrafi, wiesz, pomalować schody, pomalować ściany, naprawić, wiesz, ten instalację elektryczną, czy jakieś takie rzeczy, więc mówię, te dziewczyny też są bardzo tutaj, wiesz, zaradne. Bardzo zaradne. W każdym razie moja żona, nie wiem, ciężko mi mówić o wszystkich, więc wydaje mi się różnice, wiesz, są właśnie takie, że bardziej tajki są przesunięte w stronę kobiecości. Mhm. Bardziej, powiedzmy, takie kobiety tam, powiedzmy, 30, 40, 50 lat temu, coś takiego, niż teraz obecnie, kiedy tam próbują wojować kobiety strasznie na zachodzie z mężczyznami. Może nie wszędzie, nie zawsze, ale jest taka tendencja. Natomiast minusem, jeśli chodzi o te różnice, no to na pewno jest to, że jak wiesz, jak jest tutaj obcokrajowiec taki jak ja, no to my na przykład, jeśli widzimy jakiś problem w relacji, to chcemy rozwiązać ten konflikt, nie? Po prostu chcemy rozmawiać, doprowadzić do konfrontacji, no i znaleźć jakieś rozwiązanie. A Tajowie niestety mają tak, że oni unikają wszelkich konfrontacji. Więc na przykład jeśli jesteś tu w związku z Tajką, no to ty wiesz, ty chcesz pogadać, a ona nie chce. Ją to wręcz boli, no nie? Że musi rozmawiać o jakimś problemie. Dla nich to jest, wiesz, takie, nie są do tego przygotowani, nie są nauczeni, więc dla nich to jest męczące strasznie. To jest jak walka, tak? Tak, tak. I chcą unikać tego za wszelką cenę. Bo dla nich to jest, wiesz, jest problem, no to zamknijmy oczy, udajmy, że go nie ma i może sam przejdzie. I szczerze mówiąc, czasem przechodzą same te problemy, nie? To ci powiem, wiesz, tego ja się nauczyłem od mojej żony na przykład, takiego dużo większego luzu. Bo my mamy, wiesz, zapieprzanie, ambicje, ciśnięcie, realizację celów. To jest świat zachodni. A Tajowie na przykład cieszenie się życiem, wiesz, sprawy niech płyną po prostu, co będzie, to będzie i tak dalej. I zupełnie inne podejście do życia. Więc wydaje mi się na przykład, że my z żoną pod tym względem doskonale się dopełniamy, bo ja troszeczkę wpłynąłem na żonę pod względem, wiesz, organizacyjnym, takim, żebyśmy, wiesz, coś tam robili, osiągali, żeby coś fajnie wychodziło. A ona nauczyła mnie z kolei, żeby się mniej przejmować wszystkim, żeby mniej poważnie po prostu podchodzić do życia, bardziej się tym życiem cieszyć, wiesz, być tu i teraz po prostu w danym momencie, a niekoniecznie martwić się, co tam będzie jutro, za tydzień, za miesiąc czy za rok. Pewnie. I mam wrażenie, że to też udaje ci się, to czego nauczyłeś się od żony, udaje ci się też przełożyć i uczyć tego innych ludzi, prawda? No bo masz usposobienie takie bardzo typowo niepolskie. I ja ci powiem, na pewno coś w tym jest, wiesz, coś w tym jest, że mi właśnie ten kontakt z moją żoną dał taki balans większy w życiu, że wcześniej byłem tylko, wiesz, zapieprzanie cele i ten, a bardziej się nauczyłem cieszyć życiem i, wiesz, i mniej przejmować i właśnie być bardziej wyluzowanym. I właśnie staram się też ludzi tak uczyć, nie? Właśnie tego, że z jednej strony to, co powiedzieliśmy wcześniej, nie? Że z jednej strony nauka realizacji celów, ale z drugiej strony sztuka spełnienia, czyli sztuka właśnie tego, żeby być tu i teraz, że jak jestem na przykład z przyjaciółmi na kolacji, to jestem z przyjaciółmi na kolacji, a nie martwię się tym, że kurczę, za tydzień muszę coś tam załatwić w urzędzie. Tak. Pewnie. Krzysztof, dzięki, bo ta rozmowa jest bardzo już ciekawa, ale musimy kończyć, także dzięki serdeczne i piąteczka. Dzięki również. Cześć.